Mieszkańcy Dąbrowy Górniczej zablokowali rano drogę w Tucznawie. Kolejny raz manifestują swój sprzeciw wobec odlewni żeliwa, która na terenie dąbrowskiej dzielnicy ma powstać. Nie dla trucia naszych dzieci, mówili podczas manifestacji, jednocześnie apelując do władz, zarówno tych lokalnych, jak i centralnych, o rozmowy w sprawie tej inwestycji. Fatima Orlińska. Mieszkańcy Tucznawy protestują i, jak deklarują, będą protestować do skutku. Sprzeciwiają się szkodliwej według pozyskanych przez nich informacji inwestycji, która ma powstać zbyt blisko domów i szkół. I choć są zapewniani, że odlewnia żeliwa będzie nowoczesnym i ekologicznym zakładem, uważają, że ich głos jest lekceważony. Najbardziej obawiam się tych pyłów i tych szkodników, tych szkodliwych czynników, no bo wiadomo, i rak, i zapylenia różne. No po prostu chorób i o nasze dzieci. Tutaj mamy oddział szkolno-przedszkolny. No tutaj maluchy przyjeżdżają ze wszystkich stron, no i rozchodzi nam się przede wszystkim o zdrowie. Opowiadanie o tym, że to jest, tam będą czyste filtry, to jest znowu skopiowane. 20 lat temu były czyste filtry. My tutaj mamy, no jak pani spojrzy, nie ma wiatru, to jest po prostu cały czas, no nie wiem, jakie tutaj są stężenia, bo to może tak jak na Podkarpaciu goście wystawili gdzieś tam na górkę pomiary, żeby było lepiej, prawda? Natomiast moim zdaniem to w ogóle tutaj nie powinno mieć miejsca. A idąc dalej, jeżeli tutaj panowie mówią, że zatrudnienie, że nowe miejsca pracy, są oderwani od rzeczywistości. Od wielu lat borykamy się z trudnościami. 1 na 10, jak się znajdzie człowieka, który chce tu pracować, bo nikt nie będzie pracował za minimum krajowe. Miejsce potencjalnej inwestycji dzieli zaledwie kilkaset metrów od domostw i szkoły. Ci, którzy najbardziej mają odczuć uciążliwości z sąsiedztwa odlewni, za niechlubny przykład stawiają istniejący już w Tucznawie zakład tej samej włoskiej firmy. Lokalna społeczność obawia się nieprzyjemnego zapachu unoszących się w powietrzu szkodliwych pyłów, a władzom Dąbrowy Górniczej zarzuca lekceważenie ich walki o lepsze warunki życia. Mamy jeszcze jeden apel do pana prezydenta Marcina Bazylaka, żeby też z nami się spotkał i porozmawiał. Mamy też apel o to, żeby działania urzędu były transparentne, żeby powołał zespół, który zbada przede wszystkim, dlaczego odlewnia powstaje jako magazyn, i wyjaśni nam te kwestie, dlaczego tutaj urząd pozwolił na coś takiego, żeby ludzie nie mogli się do tego odwołać, odnieść. Mieszkańcy apelują również do ministrów klimatu i środowiska o spotkanie, ponieważ mają informację, że odlewnia będzie znacząco wpływać na ich życie. Złożyli w tej kwestii pismo. Jak z kolei przekazuje miasto, głosów sprzeciwu i obaw mieszkańców nie ignoruje. Aktualnie w urzędzie opiniowany jest raport oddziaływania na środowisko, stąd decyzja nie została jeszcze wydana. O samej odlewni żeliwa to inwestor musi rozmawiać z lokalną społecznością, by jej wszystkie wątpliwości rozwiać. Decyzja środowiskowa będzie dokumentem, w którym określi wymagania wobec Brembo. I nie mówimy w tej chwili o zatrzymaniu tej inwestycji, ale mówimy przede wszystkim o takich składnikach tej inwestycji, które ograniczą hałas, które ograniczą emisję wszelkiego rodzaju pyłów, które sprawią, że nie będzie czuć oddziaływania tej inwestycji na środowisko. Jak przekazuje urząd, inwestycja to elektryczne piece, zabudowane emitory, z których wydobywać będzie się para wodna, a zakład ma mieć zamknięty obieg wody, co nie pozwoli na jej skażenie. Takie są zapewnienia ze strony włoskiego inwestora, z którym nie udało nam się dziś skontaktować. Miasto planuje spotkanie z jego udziałem, do którego zaprosi również mieszkańców. To odbędzie się prawdopodobnie w lutym.